Problemy. Program publicystyczny. Problemy. Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Dziś państwu. Problem, jak tłumaczyć dowcipy. Bo mamy kilka kategorii dowcipu, prawda? Jest dowcip niemiecki, dowcip angielski i taki wojskowy. Przychodzi baba do lekarza. To dla każdego nie musi być zrozumiałe, więc, prawda? Doskonale śmieszy. Pana śmieszy. Na przykład przychodzi baba do lekarza, przychodzi baba do lekarza, przychodzi baba do lekarza, przychodzi do lekarza baba z gwoździem wokół, a lekarz się pyta, co pani jest, a ona nie mówi, to niemożliwe. No tak, a ona mówi, rusałka. I na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic śmiesznego, nie wiadomo o co chodzi. Nie mamy czasu antenowego, ale ja opowiem inny dowcip, dobrze? Był sobie Polak, Rusek, Bułgar, Czeczeniec, Węgier, Szkot, Serb, Chorwat, Anglik, Południowy Australijczyk i lecieli samolotem na pustynię. Tak. I proszę pana, skończyło im się paliwo, prawda? A, niech pan mi wytłumaczy, co jest z tym śmiesznego. Niech pan powie rodzinie. Tak, ale proszę pana, mnie to bawi. No ale proszę pana, jeśli pan nie śmieje się, to znaczy, że jest pan debilem. Może jeśli ktoś kogoś kopnie w dupę, on się przewróci i walnie jeszcze w talerze, to pana będzie to bawiło. Ale mnie nie. Mnie tylko intelektualne żarty bawią. Proszę pana.